Ursynów Północny. To tutaj, 17 marca bieżącego roku, odbyło się kolejne spotkanie burmistrza Piotra Guziała z mieszkańcami okolic ulicy Koncertowej, Symfonii, Okaryny oraz Eleginy. Gimnazjum nr 92 imienia Jana Ursyna Niemcewicza na ulicy Koncertowej 4 i obiekty sportowe znajdujące się w jego pobliżu były głównym tematem gorących rozmów. Teren, na którym stoją budynki przy Koncertowej, dzierżawi spółdzielnia budowlano mieszkaniowa Stokłosy. Obiekt oświatowy w środku osiedla to grzech pierworodny projektu sprzed 30 lat, powiedział prezes zarządu spółdzielni Stokłosy. Po latach zmieniły się funkcje tego terenu: szkoły i catering dla nich, przedszkola, obiekty sportowe, przychodnia, zdrowia dla dzieci, parkowanie między blokami, traktowanie ulicy koncertowej jako parkingu przesiadkowego do metra to wszystko pod nosem starszych już mieszkańców spółdzielni Stokłosy. Ciąg pieszojezdny między prześwitem budynków od numeru 7 aż do koncertowej 4 to istny cyrk. Doły, przejście zastawione przez zaparkowane samochody osób korzystających z obiektów szkolno-sportowych, drażnią i niepokoją mieszkańców. Kiedy się skończy nasza gechenna? – pytali burmistrza. Czy szlaban przy wjeździe na koncertową, parkingi przy Alei Kendla dojeżdżających do obiektów szkolno-sportowych, a może nawet dojazd od strony ulicy Rodowicza, złagodzą bolączki mieszkańców? Prostych rozwiązań tutaj nie ma, tylko wspólne działanie władz dzielnicy Ursynowa i spółdzielni Stokłosy może złagodzić sytuację. Dużym utrudnieniem dla mieszkańców są niektóre zamknięte furtki w ogrodzeniu gimnazjum nr 92, szczególnie dla tych wchodzących od ulicy Symfonii i Rejniaka. Mieszkańcy chcieli także poznać zasady korzystania ze szkolnych obiektów sportowych w gimnazjum. Tym wszystkim zarządza dyrektor szkoły, który odpowiada za bezpieczeństwo na obiekcie. Powróciła sprawa hałasu na Ursynowie. Mieszkańcy nie korzystają z parku położonego wzdłuż Doliny Służewieckiej ze względu na hałas, który dochodzi do 100 decybeli. Dolina Służewiecka jest teraz jak tranzytowa trasa przelotowa o parametrach co najmniej przelotówki, powiedział burmistrz Guział. Zaproponował, aby lokalne media, mieszkańcy, radni, władze dzielnicy i spółdzielni Stokłosy wspólnie wystąpili w obronie ursynowa przed hałasem. Poruszono sprawę Polu na koncertowej, który od czterech miesięcy jest nieczynny. Powierzchnię tę można by wykorzystać, zdaniem burmistrza, na miejsce spotkań dla seniorów lub przedszkole, bo w tym miejscu żaden sklep się nie utrzyma. Zły stan ciągu pieszojezdnego, niepielęgnowana zieleń i nieposprzątana ulica pod samochodami na beli Bartoka to kolejna bolączka. Mieszkańcy chcieliby mieć także ławeczki przy blokach. Ławeczki tak, ale projekt musi poprzeć większość mieszkańców, powiedział prezes spółdzielni Stokłosy. Burmistrz obiecał, że pochyli się nad postulatami mieszkańców.